Siemanko, w dzisiejszym materiale się pofleksować, że wbiłem setny plec już Hillbilly'ego oraz omówić jego ostatnie zmiany, bo akurat tak wyszło, że jak wbiłem setny plec i wyszły do niego zmiany. Więc jak widzicie, druga setka na Hillbilly'im. Masa addonu, dużo engravingów. Ja nie bardzo pasuje właśnie cenię za to, że są te engravingi. Mam sobie to coś, te fliki. Jestem, wiecie, że musicie się trochę pouczyć, skillowe to jest i to jest mega bardzo fajne. Jak się mieć bardzo dużo addonów na nim. Już właśnie ze Hillbilly'im mam trochę taką małą historię, więc... Tak, aby wyglądało sobie jego ekwipunek. Ponad 1000 moli. Jeżeli ktoś mnie zapyta, kto następny będzie robiony? Rapper. No to takie szybkie mówienie, jeśli chodzi o flex. No one kill, sety prestige kolejny. Ale jeśli chodzi o jego zmiany. Hillbilly w najnowszym patchu dostał zmianę, że hit się wolniej nabija przy rozpoczęciu samej piły oraz przy trzymaniu piły. W sensie wiecie, że trzyma się na przykład ją na 9-9, spokojnie sobie ładujecie. Ja nie po prostu takie krótkie piły o wiele dają mniej hitu. Natomiast dają więcej hitu teraz przy bieganiu po mapie. I mu to trochę pokazuje, że w sumie overheat mechanic ma jeszcze mniej sensu niż wcześniej. Bo wcześniej overheat mechanic powodował, że nie mogli się zbytnio z odpaloną piłą kampić pod hakiem dosłownie. Aktualnie możecie pod hakiem dosłownie cały czas stać z odpaloną piłą i w sumie nawet nie jesteście w stanie zbytnio się wymienić, bo zawsze jakaś jedna osoba zostanie powalona. Jak ja w starym DBD. I aktualnie overheat mechanic tylko boli właśnie ludzi, którzy będą dużo sprintować, czyli Drift King Billy. Ludzie właśnie grają po skrętność i biegają po całej mapie. I czy Drift King Billy postrzelał nerfa? Bo teraz właśnie hit się jeszcze bardziej nabija na tym biegu, więc... No dla mnie Drift trochę udowodnili, że overheat sam już nie ma po prostu sensu, jest taką mechaniką, która jest po prostu z dupy. Ja sobie niektórzy mogą powiedzieć, ale są addony pod to. No i właśnie odchodzi, że addony na pod to też nie będą miały sensu zbytnio. Jak właśnie ostatnio robiłem sobie slika z overheat Billy'ego, jeśli addony właśnie P-House Gloves oraz Big Buckle, śmieszne addony, tylko że teraz overheat tak długo nabija, że addony kompletnie nie mają sensu. Tak samo. Addony, które zmniejszają overheata, przypływ jego i właśnie rzeczy się zbijają, też nie mają sensu, bo overheat nie jest takim dużym problemem. Tak jak mówię, tylko na Drift King Billy'im. Więc system overheatu po prostu już tak dalej nie ma sensu. I powinni chociaż może przemyśleć te addony, na przykład właśnie overheata, addony, żeby zmniejszyć je, na przykład przerobić na coś innego kompletnie. A na przykład addony, które właśnie polegają na overheacie, na przykład zwiększyć im, że overheat się szybciej nabija i overheat sam jest dłuższy na przykład. Cokolwiek. Bo ewidentnie to po prostu potrzebuje zmian. Ale tak jak mówię, teraz możesz po prostu kamić dosłownie pod hukiem i w sumie trzymać tą piłę na 9-9 cały czas, więc dla mnie to po prostu właśnie jedyny jaki plus chyba był z overheata, że właśnie ludzie nie mogli kampić na 9-9 piły, zniknął, więc po co w ogóle ta mechanika? Ale nic, guys. Tyle właśnie z tego mówienia. A zapraszam do materiału, gdzie sobie po prostu pogramy na silku właśnie Pesto Billy, już tak oficjalnie. Naprawdę się cieszę, taka kolejna setunia. Jakby przyznam wam, że jeśli chodzi o rolowanie postaci, lubię jak wiecie, coraz więcej addonów, zobaczcie ile tych addonów jest. Ja nie muszę się obawiać kompletnie tą postę przez najbliższe 50 lat, że mi się skończą addony. Z drugiej strony, jak już macie wiesz, takie 70-80, to pierwszy macie, kurde, już powolę coś innego. Ale nic, guys, tyle ze wstępu, zapraszam na Twitcha, link w opisie. No i co, zapraszam do materiału. If I remember correctly. To jest ładnie ja. Shit! Lifeik. Ale już pytam. No! No nie, już to pamiętam. A trudno.
Yeah. Dobra, mi słowa. Ale co jak stale, faktycznie słowo kurwa jest bardzo tego. Ikoniczne. Nie, może niekoniczne. Wiesz, co chodzi. Tyle, po polsku słowa nie mogę znaleźć, co nie? Tak, mogę być po prostu ikoniczna. Easy for creation? Nie pozwoliłam się od razu, Atox. Fajne, że teraz są nowe renderki na zerowie. Których nie wiem, jak wykręcę do końca. Też zga. Jak potem na twinsy? Sloppy. Może być na kaurofobią. Na przykład nie wiem, jak to wykręcę kompletnie, co nie? Jeszcze. Coś bez innych perków? Szczerze? Zakładam, że mogę tak grać twinsami i wygrać najbliższe 10 meczów. What's up? Coś mnie strasznie boli. Nie ma szans, że to wykręcę teraz. Muszę go zrobić tak. Sambola to wyrwałeś? Blue Dragon, kiedy robi dziurę w głowie, kiedy go głowa boli.
Stuka młotkiem. A pan się dziwi. Czemu mnie głowa boli? Jeszcze bardziej. No zobaczcie, ile to jest syfu na tej mapie! Pum! Shiton. Dalne. Ja nie wierzę, że pana działała. Aha. Jednorazowo. By the way, powiedzcie mi, po co jest mechanika overheat aktualnie? Bo już chodzi o kampanię piłą. Jak ja mam przegrać? Pozytna mechanika. What's the point of the overheat right now? You saw him? Nah. Co za dony masz? No nie wiem, no... Wiesz... Pozwolam piłom ostać teraz wieczne sceny. P100 BD! GG! Jakieś akcje, co nie? Łooo, graty bili, co nie? Kurde. Ja tylko ratują łebki, które fokusują na jedną służbę i tak do końca? No, to jest kinda nudne. Jakby tunel jest pewną taktyką, która potrafi ugrać grę. Zresztą są tam ludzie tacy, którzy wydają typa, którego nawet nie powinni, bo nie jest on zbyt dobry. Znaczy, właśnie jest surf zbyt dobry, którego dopuje na przykład. Okej. Okay. Czy nie było, że używanie perków jest jako nie fair? Nie, nie, po prostu pewnie to zdarza się nie fair. A będzie chamsk tu chodzenie od haka tylko w ostateczności i szukanie na siłę 4 osoby, żeby tylko nie dać jej własu.
A pan zadał bardzo fajny tunel. Nie wiem. Odchodzenie od haka tylko w ostateczności. Nawet ostateczność zawsze odchodzenie od haka. Jeżeli zostajesz pod hakiem, przegrywasz grę. A nie robisz presji. Mieszkania siły czwartej osoby. Wielbienie do się władzą? No to jest nudne akurat. Ale i guess, ludzie też robią, nie wiem. Polka jest League czy coś, więc. Mam takie. No okej. Okay. Trudno. A się ładnie wcisnął. A czy dźwięk HDBD? Aż taki nudny jestem. No trudno. GG. Chodź. Sparta? No. A powinno być, wydaje mi się. Jeżeli ważne, co kiedy robi, jak słyszę, że Solus został zdjęty, to leci na niego z automatu, ma gdzieś wyciągającego i dwójkę biorąc obłąk, do tego niczego dopiero pisiał. No wiesz, jakby. Jeżeli w danym momencie jest najlepszy jego play. I sobie wygrać, ja na przykład w tym osobiście problemu nie widzę. Co się, że przegrywa mecz. Po prostu chcę wygrać. Jakby najlepsze, co można wtedy zrobić. I wiem, że to łatwo brzmi, ale. Muszę zagrać lepiej. Nie, ja się stanowić tak po prostu. No wiadomo, no. Łatwo powiedzieć, zależy od killera i mapy, co nie? Oj, David, David. To nie jest tak, że masz ostatni? Jest za 21, jest! Kiedy ten czas minął? A? Guys? Pozywam kogoś, nie wiem jeszcze kogo, ale... Ktoś mi kradnie czas. A wiecie, czas to jest najcenniejsza rzecz w naszym życiu, więc... Czuję, że 25 lat pójdzie łatwo. To nie jest kwestia tego, czy nie da się stunować, bo to nie zawsze się da. No to jest kwestia, czy da się stunować, tak naprawdę. Wiesz, Pisiu, jakby wywalanie się też w odpowiednim miejscu też ma znaczenie. Hej, Hof. Bo wiem, że to trochę brzmi brutalnie, takie typu... Kinda broni killera na siłę. Ale jakby są pewne rzeczy,
co możemy zrobić, aby zaniechać pewnych działań. Prawda? Ja nie chcę powiedzieć, że nie powinni dać się cokolwiek zrobić. Że pewne taktyki nie dawały takiego value. Ale też nie jest tak, że nie możemy nic zrobić, co nie? Zawsze. Rozumiem, mówię, sami są mecze, gdzie powiedzmy, okej, okay, jest dead zone, mapa jest taka, a nie inna, okej, okay, trudno. Ale to jest, powiedzmy, jeden mecz na 10, co nie? Tak, z tym, że masz tyle, na tyle otwarte mapy, gdzie nie jesteś w stanie z dupy do podjęcia czasie? Nie zgadza się. Właśnie... Sporo masz map, gdzie na spokojnie możesz odwiedzić z dupy do dupy. Mówię, zaraz od killera. Bo... Inaczej spojrzy na trapera, inaczej spojrzy na blighta, inaczej spojrzy na rusz. Na przykład tego meczu tutaj. Oni mieli tak, żeby odbić z lupy do lupy? Mieli. Na spokojnie. To już zagram bili. A ty kończę, że tam to wiadomość będziesz tam. Ja wiem, że kiedy ktoś miał powalone dwóch ściągniętego gonił. A i tak wolał olać te leżące dwójkę, by było ponownie zawiesić, nie zabić. Tutaj też zależy, żeby zająć sytuację, trochę powiem ci, Pysiu. Bo jeżeli masz surwów, może inaczej, wejdź w skuteczki dalej, to jest właśnie coś, co my zdaniem właśnie surwów też popełniają dość często błąd. Czemu wy się wywalacie za kogoś? Rozumiem przejęcie hitu. Okej, okay. On dłużej przeżyje, dłużej będzie tunelowany, macie więc czas, aby kręcić geny. A czemu się za niego wywalacie? Tu już jest przesadny altruizm. Jeżeli killer widzi, że wszystkie inne surwy zamiast kręcić genów, albo tylko przyjąć cios i pójść kręcić gena, dają się wywalać, to po co ma gonić kogoś innego, skoro wy sami podchodzicie i nikt nie robi genów? Wiesz o co chodzi? On wtedy automatycznie wygrywa mecz.